przyjechaliśmy do Pętowa, które w 2001 roku zostało uznane przez Europejską Fundację Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego Euronatur za europejską wioskę Bocianiu. Pętowo leży na rubieżach Tykocina. Idąc zadrzewioną aleją w stronę zabytkowego dworku rodziny Toczyłowskich, mijamy sylwetki bocianów, na których wypisano 11 informacji o tych ptakach. Będę je pokazywał co jakiś czas. Pierwsza głosi, że bociany nie wracają do tych samych gniazd. Druga, że łączą się w pary tylko na okres lęgowy. Przez zieleń drzew widoczne jest pierwsze bocianie gniazdo. Założyciel wiosek gniazd bocianich wybrał miejsce najbardziej zagęszczone przez bociany. Pętowo w walce o tytuł Europejskiej Wioski Bociani pokonało Żywkowo na Mazurach. Gdy przyznawano tytuł, było zasiedlonych 28 gniazd na 4 mieszkańców gospodarstwa państwa Toczyłowskich. W 2001 roku było to 7 takie miejsce w Europie. Obecnie jest 15 wiosek. W dworku, który jest jednocześnie gospodarstwem agroturystycznym, urządzono galerię z obrazami i fotografiami przedstawiającymi bociany i ich życie. Jest również stoisko z pamiątkami, w których oczywiście króluje bocian biały. Można tu nabyć podlaskiego ducha puszczy, czyli samogon. Bociany wysiadują jaja przez około 30-33 dni. Jak to się stało, że bociany upodobały sobie gospodarstwo państwa Toczyłowskich? Otóż w 1992 roku potężny huragan, który przeszedł nad okolicą, połamał gałęzie i konary starych drzew. Na czubkach połamanych drzew bociany zaczęły budować gniazda. Gniazd co roku przybywało. Właściciele wraz z ornitologami budowali im platformy pod gniazda. Dzięki temu są one bardziej stabilne i odporne na zniszczenia. W tym roku zasiedlone jest mniej niż zazwyczaj gniazd, bo tylko 27. Niedużo jest również młodych, bo tylko 33 sztuki. W innych latach było ich znacznie więcej. Ma to związek z suchą pogodą i brakiem pokarmu. Po raz pierwszy zaobserwowano, że dwa młode zostały zjedzone przez rodziców. Majątek, który od ponad 100 lat należy do rodziny Toczyłowskich, jest dziś znany na całym świecie. Odwiedza go 10 tysięcy turystów rocznie, nie tylko z Europy, ale z odległych państw świata. Nowej Zelandii, Ameryki Południowej, Chin, Tajwanu, państw afrykańskich. Gniazdo bocianie może ważyć nawet do kilku ton. Jedno z takich gniazd jest do obejrzenia z bliska. Ruszam na spacer po bocianiej wiosce. Wzdłuż podcienia ustawiono ciekawe rzeźby z korzeni drzew i drewniane zabawki. Na obszernym placu znajduje się stary żuraw studzienny, charakterystyczny dla terenów Podlasia. Z myślą o turystach zbudowano dwie wieże widokowe. To jedna z nich.
Tylko 28% diety bociani stanowią żaby. W pobliżu gospodarstwa znajduje się starorzecze Narwi. Aż po horyzont rozciągają się nadnarwiańskie łąki. Jest to doskonałe żerowisko dla bocianów. Małe bociany wracają ponownie do Europy po 3-4 latach. Przy starorzeczu Narwi wzniesiono drugą wieżę obserwacyjną. Młode bociany, wylatując z Polski wcześniej, lecą przed rodzicami. Część bocianów żeruje na terenach stadniny koni. Stadnina koni to druga atrakcja tego miejsca. Pod tym samotnym drzewem zgromadziło się 20 bocianów. Niektóre młode bociany są wyrzucane z gniazd przez rodziców. Nad naszymi głowami co chwilę krążą bociany wylatujące z gniazd lub powracające do nich. W Europie mamy 15 wiosek bocianich. Pisklęta bocianie przebywają w gnieździe około 60 dni. Zbliża się pora opuszczenia tego niezwykłego, cichego i spokojnego miejsca. Ciszę tu przerywa jedynie bociani klekot. Młode bociany mają szare nogi i dzioby. Bociania wioska i rodzinne gospodarstwo agroturystyczne państwa Toczyłowskich
to miejsce, które warto odwiedzić szczególnie od maja do połowy sierpnia.